Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Omno. No i tak, ostatnio mówiłem, że jeszcze zawrócę, poszukam ewentualnie zaginionych czterech stworów, ale niestety powrót jest niemożliwy, więc dziś kontynuujemy przygodę, idziemy na tą piękną meduzę, no i tak, zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi, co z tego będzie. I w sumie to chyba nic więcej do dodania nie mam. Muszę przyznać, do tej pory przygoda ze mną byłaby naprawdę satysfakcjonująca, relaksująca, przyjemna, ale stwierdziłem, że w sumie niewiele się tu dzieje i jakkolwiek relaks jest wspaniały, a muzyka piękna, tak, a wartość tej gry w kontekście pokazywania na YouTubie, powiedzmy, że jest niewielka. Świetnie mi się gra, nie ukrywam, ale jeśli oglądalność tego odcinka nie będzie równie dobra jak poprzedniego, to w moim przypadku oznacza i tak niewielką, ale wracając, to raczej na tym zakończymy już spotkanie. Jakkolwiek, no, z przyjemnością bym prowadził to dalej, tak. Nie ukrywam, mam trochę gier, które czekają na swój moment i no, Omno, nie wiadomo jak długo będzie trwało, trochę, można powiedzieć, blokuje to wszystko. Też, jak mówię, jest dobre dla relaksu, ale nie wiem, jak dobrze się to ogląda. Kapała śmiernica, czułem w sobie meduzę i oczywiście musiałem się wywalić na twarz. Okej, dobrze, nie przejmujmy się tym, i co my tu mamy? Poza tym, że ten kolejne to takie wrota, źle się tak nazwać. No w sumie płaskorzeźby. Tym razem jest wyłom, dziura, szczelina, jak zwał, tak zwał. Ciekawe, kolejne jakieś tajemnicze słowa, nadal nic nie wiemy. Ale dobra, mniejsza z tym, i tutaj mamy do czynienia z kolejną lokacją, ale jak się nazywa? A, lake to jest, nie pamiętam, chyba jezioro. Jezioro Ober w takim wypadku. Dobra. Więc tak, nawet nie będziemy czekać, zwiedzamy, zbieramy, szukamy informacji i wiadomości. Czwarty portal promieniuje cudownym światłem, jak śnieg błyszczący w słońcu. Kierunek za bramą nie był taki pewny, czym był niepewny, ale wierzyłem, że nosiciele kosturów pokażą nam drogę. Oczywiście, musiałem spaść, bo jakby inaczej. No ale dobra, wracając. A, tu mamy jakiegoś stworka. Aha! Trzeba sobie z nim pojeździć, żeby on rzucały jakby światełko. Fajnie. Ej, zobaczmy, gdzie są nim informacje. Tutaj, dobra, czyli może jednak nie pominęliśmy, ale tak. Bardzo ciekawskie i pełne chęci do zabawy. Wspaniali pływacze, ale no, ślizganie się na śniegu wydaje się być ich prawdziwą naturą. Można sobie takie pseudo-pingwinki zbierać i jeździć z nimi. Nie, fajne. Właśnie za takie urocze akcenty. Bardzo mi się spodobała ta gra. Ale tak, jak mówiłem, raczej to tyle, jeśli chodzi o serię z niej. Niemniej w tym momencie nie ma coś tym przejmować. Jeźdźmy sobie dalej. Zobaczmy co, gdzie, jak, kiedy. Dobra, dzięki pingwinki za wspólną zabawę. Tak, co my tu więcej mamy? Na pewno jest standardowy schemat. Zapłać energią, zbieraj energię, żeby tutaj pójść. Więc tak, nic szczególnego. Tu mamy jakieś meduzy, bądź jak niektórzy w moim otoczeniu nazywają majtuzy. Naprawdę, nie pytajcie o szczegóły. Ale tak są. I wydaje mi się, że tak po nich da się jakoś skakać czy coś. Mam informacje o nich, a zaraz to sprawdzę. Ale zanim to tak. Da już się dostać przynajmniej. Być pierwszym znajdźkę za sobą. I tak, też nazwane również
O, łzami mgły. Pojawiają się bardzo rzadko, ale zawsze jako cała gromada. A nie, myślałem, że w ten sposób ocalę się przed upadkiem twarz, ale nie, nie. Jeżdżenie na kosturze nie ma aż takich magicznych właściwości. No cóż, dobra. Bierzemy i no. Jeśli kogoś by też zastanawiał, czemu jestem taki wyciszony czy coś, to jakoś tak po prostu dzisiaj mam wyjątkowo spokojny dzień i nie ma we mnie może aż tyle życia i energii jak zazwyczaj. Ale to nic złego. I kolejny stworek, jej! Ja możemy podkręcać, żeby sobie polatały. Tak. W sumie zobaczmy informacje o nich. O, tutaj są. Uwielbiałem słońce. Uwielbiam się wygrzewać w słońcu, no i tam w świetle i unikają cienia. Ciekawe. Ciekawe stworzonka. A skoro uwielbiam takie, wiecie, wygrzewanie się na słoneczku i tak dalej, to trochę dziwne, że akurat spotykamy je w śnieżnych klimatach. Ale tak, nie mnie to oceniać. Może lubią chłód. W tym chłodzie po prostu ciepło, promienie czuć. Pies mi zaczął szczekać. W takim momencie. No cóż. Miejmy nadzieję, że zaraz się uspokoi, bo jeśli nie, to będzie kiepsko. Chyba będę musiał uspokoić osobiście. No dobra, jestem już. Chociaż muszę przyznać, strasznie ciężko było uspokoić psa. Aż tak wyjątkowo trudno bym powiedział. Ale okej. Okay. Skupmy się teraz jednak na rozgrywce, na opowiadaniu o tym, jak to pies mnie dzisiaj nie słucha, czy coś. To nie jest najważniejsze. Nie. Ech. Zepsułem? Czyżby? No, zepsułem. Ponownie. No trudno. Bywaj tak. W szczególności, kiedy jest się rozproszonym tym, że przez dobre 20 minut, jeśli nie lepiej, trzeba było uspokajać psa. Bo zdecydował się szczekać bez powodu. No ale cóż. Tak to już bywa. Szczególnie takimi schroniskowymi. A tak, muszę przyznać, akurat ten, którego mam, co obecnie wzięty był ze schroniska jeszcze jako dorosły, więc tak. Nie udało się nauczyć za dużo posłuszeństwa, jeśli chodzi o niektóre kwestie. A teraz tak tutaj. Zobaczmy, co mam za wiadomości. Nie przejmujmy się piesem. Chociaż wiem, że psem, ale tak. Podczas ich zadania, by odkryć sekrety, odkryć sekret światła, myśliciele kosturów skupili swą wiedzę i moc na pojedynczym punkcie. Stworzyli portal do nowego świata, bramę ze światła. Okej. Okay. Ciekawa opowieść. Bardzo fajna. A teraz, tak, skoro się tym zajęliśmy, to no, może najlepiej byłoby teraz znaleźć punkt medytacyjny, żeby wiedzieć mniej więcej co, jeszcze gdzie, jak, kiedy, po co, na co. I tym podobne. No, póki coś tym przyjmujmy. Zobaczmy. Jest. A no, jest. Kolejna wiadomość. Fajnie byłoby można. Oj. Jak teraz patrzę, ten padek strasznie dużo zabiera. Tu mamy znowu tylko tyle, mieliśmy już gotowe. Ale dobra. Moja ciekawość jest tak niestabilna jak wiatr. W latających miastach zbudowanych ze światła czuliśmy, że dotarliśmy do szczytu naszej kultury, ale nosiciele kosturów paved, nie jestem pewna, ale wskazali nową drogę, czy tam odkryli nową drogę do świata, lepszego świata, tak. Coś mniej więcej tego typu. Wiecie, nie jestem zbyt dobry w tłumaczeniu na bieżąco. A, dobra. Co my tu mamy? Jakiś lejeń, któremu pokazujemy kija. I on zaczyna machać głową i tak, dobra. A zanim będę do tego lejenia, to tutaj coś chyba było. A nie, bał mi się. Dobra. W takim wypadku może zamiast się męczyć z jakimś rzeczem, to właśnie odnieśmy chociaż jedną rzecz. No, żeby już mieć to za sobą. I tak, ja widzę tam chyba jedną kulę. Na znaczy, że będą cztery. Więc
jeszcze kilka trzeba znasienie. Tutaj mamy już ten punkt końcowy. Dobra, tam jest posąg. Tam jest posąg. I widzę też punkt medytacyjny, który swoją drogą już zrozumiałem, że dosłownie jak się go dopiero dotknie, to się widzi, gdzie co jest. Póki co, no. A tak naprawdę to tylko wskazuje miejsce do punktu medytacyjnego, więc tak. W końcu wiem, jaki jest tego sens. A póki co tak, masz tutaj energię. Dawaj punkta, jej. Dwa z trzech obowiązkowych zebrane. To teraz idziemy do punktu medytacyjnego i no. Swoją drogą nie wiem czemu, ale ktoś za oknem nagle zaczął, nie wiem, kosić trawę. Ja, tak to wygląda. Ale wiecie, co jest najbardziej zaskakujące, że w sumie no za oknem jest spora ulewa. Nagle ktoś coś takiego robi, no to jest naprawdę nietypowe. No ale co ja tam wiem o ludziach i o świecie i w ogóle, więc tak. Może w tych regionach to jest normalne, tak kosić. Mhm. A proszę, tu jest nie 4, 5 nawet. Ale dobra. Nie wiem. A spokojnie powinniśmy nic udać radę. To są w linii prostej, o tutaj mniej więcej. Czyli jedno jest tam, ale wydaje się być jakoś tak jakby zablokowane, więc no, trzeba będzie sprawdzić, o co tam chodzi. Może odkryjemy sposób, żeby się tam dostać, może nie. Jak mówiłem, ja bym chciał robić na 100%, ale no nie czuję takiego przymusu. Jedziemy tutaj dalej na tym kiju, nawet nie wiem po co w sumie. Jesteśmy. W pojedynczym dalszym tam nie dojdziemy. Wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie dostać się tam. No! Da. Trzeba zrobić to jakoś inaczej. Nie wiem, może przez te bramki jakieś? Przejechać? Nie, to nie ma sensu. To nic nie powoduje dosłownie. Nie wiem. Nie wiem. Chociaż te bramki może mają jakieś zastosowanie? Nie wiem. Mniejsza. Skupmy się na takich istotniejszych rzeczach, czyli czymś, co jest pewną właśnie kwestią. Jak na przykład tamto, ta znajdźka. Tam jeszcze jest kolejna. To tym się zainteresujemy później może. Jak kiedyś zostanie to wytłumaczone, bo na razie to... No powiem szczerze, niewiele wiem. Jeśli chodzi o działanie tego czegoś. A co ciekawe, nawet nie było żadnego drażnika, zagadki ani nic. Okej. Okay. Może jednak się myliłem? Bo jest jakieś duże coś. No i właśnie, jeszcze o olejeniach nie czytałem. Teraz sobie uświadomiłem, więc czekaj. Zobaczmy. Lejenie. Okej, okay. Po zrzuceniu w pełni wyrośniętych rogów, czy w sumie poroży, wyrastają nowe. Każdy kolejny zestaw piękniejszy niż poprzedni. Okej, okay, a tutaj informacja. Stworzenie okryte legendami. Pojawia się tylko wtedy, kiedy nikt go nie szuka. Ciekawe. No dobra. Ciekawe. W takim też wypadku fajnie, że się pojawiło. My wiemy, że go nie szukaliśmy. I co teraz? Bo w sumie jakieś kreskę i dwie kropki, czy co? To naciskać po prostu, aż to się znajdzie? Jak to jest? Nie, to nie wszystko. Tutaj musi być coś więcej z tym wszystkim. Polega na tym, że w sumie nie wiem co więcej. A, przejście. O, okej, dobra. Tutaj mam taki jakiś... nie wiem jak to nazwać, ale zaraz to zobaczymy. Przynajmniej jeśli dobrze rozumiem. O, chyba ten kształt tam. A, ma być takie C, jakby. Może to jest to? Tak.
I pies mi znowu zaczyna szczekać. Normalnie nie wierzę. Dalej pójdzie, to dosyć czasem odcinek będzie spóźniony, to będę musiał go zrobić krótszy. Ale dobra, nie przejmujmy się tym, nie stresujmy, spokojnie, gwiezdny klucz będzie dobrze. Jedna twarz. I ile teraz tego mamy jeszcze? Jeden. Trzy, dwa? Nie, jeden. Dobra, czyli tylko tamten. No w takim wypadku, skoro nie wiem co i jak, gdzie i kiedy, no to trzeba pojechać tu. Oczywiste miejsce. Zobaczymy, czy tutaj nie będą tłumaczyć tej mechaniki, bo wiecie, tam ostatnio było też podobnie z tym, że w sumie no. Czyli jak działa jedna rzecz. Ja wcześniej zrobiłem tą rzecz dosłownie samemu. Bez żadnego wyjaśnienia, tłumaczenia i tak dalej. Nie rozumiem. Co teraz, tak? Nie rozumiem. Dobrze, tutaj? Dobra, już. Już rozumiem. Sprytne. Nie? To chwila. A, tu? Teraz tutaj powinienem? Tak. To był prawy róg, tak? To teraz tutaj jeszcze nie ma? Nie? Dobra, ja nie rozumiem. Jednak. Też nie? Wiecie co, to jest dziwne. Jakby tutaj mi czegoś brakowało. No coś nacisłem i nagle jest dobrze. Proszę, odczekajcie, może być coś. No i co teraz? Nie rozumiem. Okej, okay, i teraz to może tutaj? Okej, okay, dobra, czyli to teraz jest strasznie dziwnie. Jakby na odwrót, czyli jak to próbują teraz prawy róg, to mam iść w... Nie rozumiem. Ej, dobra, co? Teraz pokazuję to w ten sposób, więc tak, tak. No, jest źle, tak. Tak. Tak, i teraz, tak. No i znowu coś tam błyszczy, no i pokazują, no i co teraz? Mówię szczerze, totalnie nie rozumiem, o co tu chodzi. Proszę tu, tu i pokazuję, że jest źle. Idę tu, teraz pójdę tam, zgodnie z tym, co mogę zrozumieć, źle. Ja nie rozumiem, o co tu chodzi totalnie. A gra też nic nie tłumaczy. Ja chyba będę musiał pomyśleć nad tym trochę dłużej. No dobra, wiecie co. Totalnie nie mam pomysłu, co zrobić, więc jedne, co znalazłem, to tutaj w końcu odpowiedź na te bramki. Więc jej chociaż tyle, że coś z bramkami znalazłem. Ale tak, jeśli chodzi o to zadanie końcowe, że tak nazwę, to ni cholery nie mam pojęcia, co zrobić, więc... A cóż, jeśli tego dłużej nie wymyślę, to możliwe, że na tym zakończymy swoją przygodę. Z Omno już tym razem oczywiście, tak na stówkę, bez żadnego ale. No bo najprościej w świecie, no jaki jest sens, wiecie, siedzenia na zagadce, która nie ma sensu. A szczerze, z mojego punktu widzenia to nie ma sensu, bo w żaden sposób po prostu gra tego nie tłumaczy. Są tylko jakieś dziwne znaczki, dziwne jakieś coś i weź sobie tu poradź. Ale dobra, mniejsza z tym. Mamy to. No i tym samym mamy 100% tej lokacji. No więc tak, ja w tym momencie powiem wam tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i tak
To by było na tyle w tym odcinku i ogólnie na tyle z przygody z Omno. I tak, mówię to teraz na wypadek, gdyby okazało się, że już nie będzie następnego cięcia, nic, po prostu nie wymyślę nic, totalnie nie będę wiedział co i jak. Jeśli będę wiedział, czy coś się domyślę, to wtedy wiecie, wznowię ten odcinek jeszcze i wtedy zobaczycie po prostu. A jak nie, no to mieliście pożegnanie, więc no zobaczymy, co przyszłość pokaże. Wiecie co? Jednak to zrozumiałem, patrzcie. Tu pokazuję to. Mam skoczyć na prawy róg względem tego. Jej, teraz środek względem tego. No, środek jest zawsze środkiem, więc jej. Teraz tak, prawy róg górny względem tego. O... Tu? Tak, wymyśliłem. Ja tak, teraz dół względem tego. Tu. I prawy środkowy względem tego, czyli tu. Jej, wymyśliłem, monodry się czuję. Nie, także zajęło mi to prawie 2 godziny. I tak, nie przesadzam. Dosłownie 2 godziny. Ale dobra. Udało się. Mam to zrobione. I jednocześnie mogę powiedzieć tyle. Moje ostatnie pożegnanie nie było aż takie nietrafione, bo w tym momencie i tak kończę odcinka. Definitywnie po prostu. A więcej już nie mogę zrobić, bo cały mój czas na ten epizod się zakończył. Muzyka nadal piękna, wspaniała i tak dalej, no. No, nie wiem co więcej powiedzieć poza tym, że tak. Poza tym zagadką, która była nieintuicyjna dla mnie. Wszystko fajnie dzisiaj i no. Szkoda tylko, że tyle czasu poza nagraniem musiałem spędzić na myśleniu i no. Odcinek mi się krótki. Mam nadzieję, że to wybaczycie. Jak... No cóż. I teraz tak, no, skoro już to jest za nami, stało się i w ogóle, to ponownie dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni i podobało się wam mimo wszystko, że krótko i tak dalej. Kolejna nowa kraina. Ale co się w niej kryje, co... Tak, no, zobaczymy już w kolejnym epizodzie, a nie tym razem. O nie, budzi to coś, znowu. To się budzi, patrzy i zaraz zacznie uciekać. Zajęcie. Tylko najpierw musi zobaczyć tę krainę. Tak. Nasz dziad z kijem, że tego nazwę wstaje. A tego wstrzeka małego już nie było i... A, chwila, to przy nas jest? Czekajcie, możemy wejść w tym w interakcję? Tak, weszliśmy w interakcję z tym czymś. Pierwszy od zawsze. Ale dobra, mniejsza. To co dalej czeka, to już następny odcinek, więc no. Trzymajcie się, no i hej, hej.